Kiedy Ewangelia chce nam pokazać to pojęcie mistrz, to nie używa słowa nauczyciel, didaskalos. Tak, jest takie słowo w Ewangelii, ale ono nie opisuje mistrza. Nie. Mistrzem jest ktoś, kto jest nazwany kategetes. To jest ktoś, kto prowadzi. Ktoś, kto jest przewodnikiem. Także ktoś, kto rozkazuje. Ale dlatego rozkazuje, że przewodzi. Nie? To nie jest ktoś, kto mi opowiada o rozmaitych rzeczach, tylko to jest ktoś, kto odkrywa je razem ze mną. Odkrywa je jako pierwszy. Idę po jego śladach, żeby odkryć to, co ważne. Nie? To jest mistrz. I my jesteśmy zaproszeni do takiej relacji, ponieważ, jak słyszeliśmy, ona jest konieczna. Ona jest konieczna. Wszystko inne może być, może nie być. Mogą być wszystkie nasze zajęcia opisane zresztą bardzo czcigodnym słowem, jakim jest tu słowo posługa, diakonia. Marta wykonuje coś, co w Kościele jest niesłychanie ważne. Niewiele jest tak ważnych słów w Kościele, jak słowo diakonia. Ale przy całej ważności tego, co możemy w Kościele robić, żadna z tych posług nie jest konieczna. Konieczna jest postawa ucznia wobec Jezusa, wejście w te relacje, trwanie w tej relacji, szukanie swojej tożsamości w tej relacji. Nie? Jestem uczniem Jezusa.